Bez tej świadomości nie zdołamy zbudować nowoczesnego, sprawiedliwego, rzeczywiście silnego państwa. Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócony nie ostoi się. Historia świata dostarcza wielu dowodów na słuszność tej ewangelicznej przestrogi. Miejmy świadomość, że patriotą jest każdy, kto nosi w sercu miłość do ojczyzny i zabiega o jej dobro, bez względu na swoje poglądy, religię czy status społeczny. Apeluję też do klasy politycznej. Spory, często wychodzące poza granice naszego kraju, nie budują pozycji naszej ojczyzny. Powodują przede wszystkim strach i agresję, poczucie beznadziei i nieuchronności wewnętrznego konfliktu. Pamiętajmy, że walka o odzyskanie niepodległego państwa nie byłaby potrzebna, gdyby nie katastrofa zaborów. Kataklizm, którego bezpośrednią przyczyną było niefrasobliwe i niegodne odwoływanie się do arbitrażu oraz interwencji obcych potęg. Nie powtarzajmy tego błędu. Drodzy rodacy, szanowni państwo, uczestnicy Zgromadzenia Narodowego, budujmy nasz dom na fundamencie prawdy i wzajemnego szacunku. Niech ta rocznica uświadomi nam, że jeżeli będziemy razem, będziemy wspólnotą dojrzałą i wtedy nie musimy obawiać się przyszłości. Według Monteskiusza wolność to dobro, które umożliwia korzystanie z innych dóbr. Wolność dzisiaj dla naszego pokolenia oznacza przede wszystkim odpowiedzialność, racjonalne i umiejętne korzystanie z dóbr, którymi cieszymy się dzięki wolności. Szanowni państwo, drodzy rodacy, w ubiegłym roku obchodziliśmy 1050-lecie Chrztu Polski. Powróciły wtedy pytania, co by się stało,